Ja jak raz skorzystałem pierwszy raz z tej usługi, no ale jestem zadowolony. Leczyłem się gdzieś z półtora roku zwykłego lekarza ortopedy. Wczoraj przyszłem, jeden zabieg, ręka w barku, nie w porównaniu. Sprawna, chce się żyć, a tak to był horror. Nie spać, nie robić co. O podobne opinie w Centrum Rehabilitacji MarkMed nie trudno. Z usług specjalistów korzysta wielu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, jak i innych rejonów Polski. Swą działalność Centrum Rehabilitacji MarkMed rozpoczęło 1 sierpnia 2013 roku. Niedoszacowanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na zabiegi rehabilitacyjne dla powiatu ostrowieckiego sprawia, że działalność centrum jest dobrą alternatywą dla osób zmagających się z dolegliwościami układu ruchowego. Niestety zapotrzebowanie pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne jest bardzo duże i te możliwości kontraktowe, które proponuje fundusz na powiat Ostrowiec, nie tylko na ośrodek MarkMed, tak, tylko na inne również ośrodki, no jest to chyba dużo za mało. Centrum Rehabilitacji MarkMed już na pierwszy rzut oka urzeka estetyką. Sprzęt, jaki pracownicy mają do dyspozycji, pozwala na szerokie spektrum działań. W połączeniu z fachową opieką w Centrum Rehabilitacji MarkMed świadczone mogą być usługi na wysokim poziomie, pozwalające pacjentom na szybki powrót do pełnej sprawności. Ten gabinet tak naprawdę może zafunkcjonować w każdym miejscu w Polsce, w każdym miejscu w Europie, a nawet na świecie. To, co proponujemy tutaj w gabinecie, to są wszystkie najnowsze, najnowocześniejsze dostępne terapie, które funkcjonują no, praktycznie na całym świecie, ponieważ korzystamy z topowych urządzeń, głównie współpracujemy, czy pracujemy na aparatach firmy BTL, to jest firma światowa, to jest firma znana no, praktycznie na całym świecie. I te terapie, te możliwości terapeutyczne, które dają ich aparaty, no to jest naprawdę górna półka w tej chwili, jeśli chodzi o zabiegi fizjoterapeutyczne. W Centrum Rehabilitacji pomoc znajdzie tak naprawdę każdy. Fizjoterapeuci przygotowani są do pracy z ludźmi zmagającymi się z różnymi dolegliwościami. Centrum dostrzeżone zostało też na arenie ogólnopolskiej i to właśnie do Ostrowca. Na zabiegi kierowanych jest wielu pacjentów leczonych w dużych ośrodkach miejskich. Największą grupą pacjentów to są pacjenci ortopedyczni, pacjenci urazowi i w zasadzie ten ośrodek powstawał z myślą o tego typu pacjentach, ale tak naprawdę trafiają do nas również pacjenci neurologiczni. Bardzo duża grupa pacjentów to pacjenci z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, ogólnie mówiąc, dzieci w zasadzie, młodzież z wadami postawy. Także generalnie ten ośrodek ma profil ogólnorehabilitacyjny z nastawieniem jednak z główną myślą, jeśli chodzi o pacjentów ortopedycznych. Współpracujemy z ośrodkami klinicznymi tam, gdzie wykonywane są zabiegi operacyjne i no jest mi bardzo miło, że pacjenci z dużych ośrodków, na przykład z Warszawy, z Katowic, no ze znanych ośrodków tam, gdzie operuje się na przykład kolana, tak, trafiają do nas na rehabilitację. Pacjenci Centrum Rehabilitacji MarkMed nie szczędzą dobrych opinii pod adresem gabinetu i pracującego w centrum personelu. Wielu zmaga się z poważnymi dolegliwościami. Dzięki odpowiednim zabiegom wracają do zdrowia i lepszej sprawności. Córka zachorowała na raka kości w lutym 2011 i miała gips i miała strasznie nogę, w sumie biodra zniekształcone, więc w sumie to pana Biechecia znalazłam w internecie i od razu przyszłam do niego, także zaproponował bardzo miłą, sumienną i naprawdę fantastyczną rehabilitantkę, która jest Agnieszka na Książek Czekaj i naprawdę jest wybitnie utalentowana, bo zrobiła w tych ćwiczeniach od tamtej pory, no to po prostu córka już siada normalnie, chodzi po schodach i naprawdę jest dużo takich czynności, których już może zrobić sama. Także no, zawdzięczam jej bardzo dużo.
Marek powiedział, że jest przeciążenie kolana. Nie mogłam chodzić. Miałam bardzo duże trudności z chodzeniem. Dzisiaj jest 8 zabieg, no, ale mi stosunkowo bardzo pomogło. Także już teraz mam jeszcze takie niestabilne to kolano, ale jest dużo lepiej jak było. Zastałam nowy gabinet tutaj. No przepięknie urządzony, estetycznie. No przesympatyczna obsługa. Pana Marka jeszcze znam, jak chodziłam do szpitala. Człowiek bardzo oddany ludziom, szczególnie właśnie tym chorym, którzy najbardziej potrzebują tego. W Centrum Rehabilitacji MarkMed dużą wagę przykłada się nie tylko do jak najlepszej opieki rehabilitacyjnej, ale też do atmosfery panującej w gabinecie. Odpowiednie podejście do pacjenta to część procesu rehabilitacji. Przyszedłem tutaj z bólem barku, którego doznałem podczas wczorajszego popołudniowego treningu. Dokładnie nie wiem, od czego pewnie sobie coś naciągnąłem. Jak polecił mi trener, żebym przyszedł tutaj właśnie do tego pana od rehabilitacji i jestem zadowolony, bo już mniej boli mnie bark po naklejeniu tych tajpów, tych taśm oraz po wymasowaniu i pełnej takiej rehabilitacji. Zależy nam na tym, żeby pacjenci byli przyjęci natychmiast, tak, z marszu. Natomiast oczywiście ustalamy terminy, godziny, tak żeby był pełen komfort dla pacjenta. Cały gabinet zresztą skonstruowany jest w ten sposób, żeby był przyjazny dla pacjenta, czyli ma odpowiednie zaplecze socjalne w postaci szatnich, indywidualnych szafek, węzła sanitarnego, tak, przygotowanych pryszniców, cały ciąg komunikacyjny sprzyja temu, że pacjent niepełnosprawny o ograniczonych możliwościach ruchowych czuje się w tym gabinecie swobodnie i może korzystać z zabiegu w sposób nieograniczony. Tak. To, co preferujemy w naszym ośrodku, to również tak zwana praca omnipotencjalna, czyli pacjent u nas w gabinecie rozbiera się raz, jeżeli jest przygotowywany do zabiegu i praktycznie wszystkie zabiegi są wykonywane w jednym miejscu zabiegowym, tak? I myślę, że tym wygrywamy z innymi ośrodkami. Oczywiście wiąże się to już na samym początku z dużymi nakładami, bo to są zupełnie inne urządzenia, zupełnie inne aparaty, to są urządzenia, które mają wiele możliwości, tak? Wiele różnych terapii, ale ja myślę, że ten nakład finansowy opłaca się, bo jest to przede wszystkim komfort dla pacjenta. Odpowiednie zaplecze oraz bogata oferta pozwalają na stały rozwój Centrum Rehabilitacji MarkMed. Nieustannie poszerzana jest oferta. W centrum chcą, aby jak największa liczba pacjentów mogła otrzymać fachową pomoc i w jak najkrótszym czasie wrócić do zdrowia. Gabinet może zaoferować najnowocześniejsze, najbardziej skuteczne terapie. Możemy je podzielić głównie na taki krąg terapii przeciwbólowych, to co w dużej mierze interesuje pacjentów. I w tej mierze możemy wykonać zabieg, który nazywa się fala uderzeniowa, SWT, bardzo popularny zabieg na stany przeciążeniowe, na zmiany zwyrodnieniowe, na urazy, na kontuzje sportowe. Jest to zabieg zalecany, jest to zabieg z wyboru, tak? Zabieg pierwszego rzutu, fala uderzeniowa. Drugim zabiegiem, który niedawno wszedł do naszego asortymentu, jest to tak zwany laser wysokoenergetyczny HEAL. Jest to zabieg również silnie przeciwbólowy, stosowany w wielu schorzeniach. Również mówimy tu o chorobie zwyrodnieniowej, chorobach różnego rodzaju dolegliwościach bólowych kręgosłupa, dolegliwościach bólowych stawów, stanach po uszkodzeniach tkanek. Także spektrum działania tego zabiegu jest niewątpliwie bardzo duże. Natomiast oczywiście no, rolą fizjoterapeuty jest utrafić, tak, dobrać taki zabieg, żeby był on skuteczny. W tej chwili również preferowane jest połączenie tych dwóch zabiegów, o których mówiłem wcześniej, czyli fali uderzeniowej i lasera wysokoenergetycznego. Te zabiegi są ze sobą połączone, muszą być wykonywane w odpowiedniej sekwencji, ale tak jak podaje literatura naukowa, te zabiegi wykazują się ponad 90% skutecznością w zwalczaniu bólu, czyli bez wątpienia jest to w tej chwili topowy zabieg, jeśli chodzi o walkę z bólem. Oczywiście trudno jest mówić o dobrej terapii wtedy, kiedy nie będziemy mieć prawidłowej i dobrej diagnostyki. W naszych działaniach przede wszystkim to, o co prosimy pacjenta, czy o co prosimy lekarzy, z którymi współpracujemy, to przeprowadzenie możliwie dokładnej diagnostyki obrazowej. Sami w naszym centrum również posiadamy urządzenie do diagnostyki i analizy kręgosłupa, chodu, do analizy stóp i analizy postawy ciała. Jest to urządzenie, które nazywa się DIRS 4Metric 4D.
No mogę tylko powiedzieć, że takich urządzeń jest w tej chwili 4 w Polsce. Jedno z nich znajduje się właśnie w Ostrowcu, jest możliwość korzystania, tak? Pacjenci mają możliwość korzystania. Jest to absolutnie bezinwazyjna metoda badania kręgosłupa, skierowana szczególnie dla pacjentów w wieku rozwojowym, czyli pod kątem wad postawy, ale również ten system diagnostyczny daje możliwość odnajdywania napięć mięśniowych, co ma z kolei duże znaczenie w przypadku pacjentów bólowych, tak? Z bólami kręgosłupa. Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna, bezpieczna, można powtarzalna. Można ją wykonać dowolną ilość razy i nam jako terapeutom daje to narzędzie obiektywizacji tego, co robimy, tak? Czyli nie opieramy się już na tym, że pacjent nam powie, no jest nam ciut lepiej, albo ciut gorzej, albo trochę lepiej, bo to trochę albo ciut nic nie znaczy, tak? Tymczasem, jeżeli mamy dokładnie zdiagnozowanego pacjenta w sposób obiektywny, w sposób liczbowy jest to przedstawione, co się poprawiło, co się pogorszyło, wtedy możemy w odpowiedni sposób poprowadzić dalszą terapię. Także na pewno jest to przełomowy krok, jeśli chodzi o fizjoterapię. Oczywiście to nie jest jedyne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne. Funkcjonujemy również i posiadamy w naszym gabinecie platformę stabilometryczno-balansową, która również służy do diagnostyki pacjentów, na przykład równowagi, ale nie tylko. Możemy diagnozować na przykład sposób obciążania kończyn, możemy analizować, w jaki sposób pacjent się rusza. Tak? Czyli możemy ocenić pacjenta przed wykonaniem zabiegu, dokonać zabiegu, a potem w sposób obiektywny zobaczyć, co zrobiliśmy. Ja myślę, że jest to wymóg naszych czasów, chociażby firmy ubezpieczeniowe, z których usług coraz chętniej korzystają pacjenci, wymagają obiektywizacji uzyskanych efektów leczenia. Czyli nie wystarczy napisać w karcie, że pacjentowi się poprawiło, bo to jest za mało, tylko żąda się od fizjoterapeutów, ale również od lekarzy żąda się tego, żeby udowodnić proces leczenia, proces fizjoterapii został udowodniony, tak? Postęp u pacjenta został udowodniony i zobrazowany. Wiele problemów mamy tak naprawdę na własne życzenie. W Centrum Rehabilitacji MarkMed zwracają uwagę na profilaktykę. Coraz więcej dolegliwości związanych jest z siedzącym trybem życia, jaki prowadzi coraz większa część społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest aktywność fizyczna i kontrolowanie stanu własnego zdrowia. Kręgosłup służy nam przez całe życie i trudno o tym zapomnieć, natomiast no, rzeczywiście wykazujemy się pewną niefrasobliwością już zarówno w wieku wtedy, kiedy dzieci nam rosną, tak, rozwijają się, nie zawsze tego kręgosłupa pilnujemy w sposób należyty, a niestety wszelkiego rodzaju błędy w rozwoju kręgosłupa czy pewnego rodzaju zaburzenia rozwojowe będą prowadziły do tego, że dosyć szybko będziemy mieli do czynienia z pacjentami, którzy w wieku 30-40 lat zaczną mieć problemy bólowe z kręgosłupem. Kiedyś choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa była zarezerwowana dla osób starszych, 60-latków, 70-latków, tak? Wtedy no, przepracowali całe życie, stawy są zmęczone, rozwija się choroba zwyrodnieniowa. W tej chwili z dolegliwościami zwyrodnieniowymi mamy osoby 20-letnie. Także no, ten przeskok pokoleniowy na pewno się dokonał, ale tak jak mówię, wynika to z pewnej naszej niefrasobliwości. Proszę pamiętać taką starogrecką zasadę, tyle czasu, ile poświęcamy na, nie wiem, naukę, tak? To, co przyjmujemy wtedy, kiedy się uczymy, tyle samo czasu powinniśmy poświęcić na ruch. Na pewno mamy ograniczenia, chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły, ale o tej godzinie ruchu dziennie, godzinie ruchu dla własnego zdrowia powinniśmy pamiętać. I to na pewno zaprocentuje tym, że w wieku 20, 30, 40 lat będziemy o wiele zdrowsi, o wiele bardziej wydolni i wtedy, kiedy musimy pracować, wtedy, kiedy jesteśmy w tym wieku najbardziej produkcyjnym, nie będziemy poświęcać czasu na to, żeby chodzić po lekarzach. Także profilaktyka przede wszystkim, ale w momencie, kiedy potrzebujemy pomocy lekarza czy fizjoterapeuty, oczywiście jesteśmy gotowi takiej pomocy udzielić.